Cześć wszystkim, Piotr z tej strony. Dzisiaj powiem wam na temat projektu Synapse Network, jakie ma założenia, następnie krok po kroku omówię cały ekosystem e, tego projektu. E, później powiem wam e, o ostatniej rundzie sprzedaży, czyli e, publicznej sprzedaży, bo jeszcze m, można spróbować wziąć w niej udział, powiem co trzeba zrobić, żeby dostać taką szansę, e, aby móc zostać wylosowanym. I dostać prawo do wzięcia właśnie udziału w tej y, publicznej sprzedaży. A na koniec y, powiem Wam o zagrożenia, bo w ostatnim okresie narobiło się y, dużo skamów i trzeba uważać, żeby nie stracić swoich pieniędzy. Po prostu trzeba tylko korzystać z oficjalnych kanałów, y, właśnie Synaps Network, czy to na Telegramie, y, czy na y, Twitterze i nie wchodzić w żadnych y, nieznanych y, linków. Ale zanim zacznę omawiać ten projekt, to najpierw nota prawna musicie wiedzieć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i wszystko, co powiem na temat projektu jest tylko taką informacją edukacyjną. Nie może być w żadnym razie traktowano jaka, jako porada inwestycyjna czy też rekomendacja inwestycyjna, bo jak już powiedziałem, ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. Natomiast tutaj muszę wam powiedzieć, że to, co będę mówił, to ja zbierałem te wszystko z oficjalnych źródeł dostępnych, czyli ze strony Signups Network, strony internetowej Signups Network z Lightpapera, które są dostępne dla każdego także każdy może się zapoznać i, i bardzo polecam właśnie, żeby każdy kto jakby podejmie decyzję, że e, być może ten produkt go zainteresuje, żeby właśnie zapoznał się e, stroną internetową, ściągnął sobie Lightpapers właśnie z tej strony i e, i na tej podstawie, znaczy zapoznał się z tymi, z tymi wszystkimi elementami, które są tam e, podane i dopiero na tej podstawie podjął decyzję, czy e, pragnie właśnie e, zrobić te wszystkie elementy, o których powiem, żeby dostać tą szansę, e, tak, żeby e, móc zostać wylosowanym e, i nabyć m, prawo, do, czy uzyskać prawo do wzięcia e, udziału w tej rundzie publicznej sprzedaży, która ma e, pewne zalety pod względem, znaczy pewne, pewne zalety względem innych rund sprzedaży, o których też powiem na końcu. Także nie przedłużając zaczynamy opis Synapse Network. Synapse Network to tak naprawdę jest pierwszy prawdziwy inwestycyjny ekosystem crosschain, który daje wszystkim równe prawa w dostępie do inwestycji, które będą wprowadzane przez ich launchpad. Jak sami e, piszą, Synaps Network zmienia inwestora z małym kapitałem w inwestora typu smart money, e, czyli w założeniach chcą dawać dostęp małym inwestorom do takich inwestycji, które e, na tradycyjnym rynku mają dostęp tylko duzi inwestorzy instytucjonalni oraz aniołowie biznesu. Czyli do takich inwestycji, czyli y, w projekty, które mają szansę na dynamiczny rozwój, ale znajdują się na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Synapse Network to nowe podejście na rynku krypto, które będzie umożliwiało korzystanie z różnych produktów finansowych na rynku DeFi, czyli zdecentralizowanych finansów dostępnych na różnych blockchainach, tak, na różnych sieciach. Co ma wpłynąć na ogromne zwiększenie adopcji właśnie rynku kryptowalut i technologii blo blockchain na, na świecie. Zdecentralizowane finanse to jest rozwiązanie, które umożliwia ludziom zawieranie transakcji finansowych e, pomiędzy sobą bez e, zbędnych e, pośredników. E, I e, dzieje się to właśnie dzięki smart kontraktom, czyli e, programom komputerowym, które są osadzone e, na sieci blockchain. E, długoterminowym e, celem Synaps jest przyciągnięcie ludzi z tradycyjnego rynku finansowego i danie im możliwości inwestycji w projekt oparty o e, technologię blockchain za pomocą swojej karty czy to debetowej czy kredytowej yy, oraz także chcą umożliwić tokenizację firm z tradycyjnego yy, biznesu i dać im możliwość pozyskiwania kapitału na rynku kryptowalut. Yy, chcą również yy, uzyskać licencję finansową, żeby być przygotowanym na zmianę przepisów, yy, przy której na przykład nowe projekty yy, aby pozyskać finansowanie będą yy, musiały właśnie posiadać taką licencję e, finansową. Także no, y, jakby tutaj widać, że, że starają się wyprzedzać y, wszystkie jakby regulacje no i są być przygotowani na, na różne zmiany, także to też w jakimś stopniu świadczy dobrze y, o projekcie. Tutaj jak możecie zobaczyć na, tym, na tej grafice, y, cały ekosystem składa się z akceleratora, Launchpada, giełdy crosschain DEX, DeFi Marketplace'u oraz syndykatu inwestycyjnego. Ten cały system omówię za chwilę, ale najpierw powiem kilka słów o twórcach i prezesach Synapse Network. Tu zresztą, właśnie, jeżeli sobie przewiniecie na, na stronie synapse.network, wejdziecie tutaj w zakładkę Team. No to będziecie widzieli. Także założycielami i prezesami Signups Network są Paweł Łaskarzewski, który karierę programisty zaczynał w wieku 13 lat i cały czas zgłębiał rynek technologiczny. Ukończył informatykę na Politechnice Opolskiej i pracował w takich spółkach jak Weezer, Nestle, Coca-Cola, Eurosport, Reebok, Starbucks, Costa, Coffee, ale także w takich jak PayU, M-Bank, PKO czy Friendly Finance Group. Także ma też doświadczenie właśnie y, na, y, z rynku finansowego. Tworzył własne startupy na rynku tradycyjnym, z których część sprzedał, a część nadal y, posiada. Y, od 2017 roku myślał, aby stworzyć jakiś projekt na rynku krypto i zaczął y, od y, próby uruchomienia banku opartego o blockchain ale regulacje w tamtym czasie i podejście dużych instytucji do tego projektu uniemożliwiły mu to. Na początku 2021 roku poznał Michała Domareckiego i doszli do wniosku, że razem mogą stworzyć duży projekt kryptowalutowy. No i właśnie tutaj Michał Domarecki jest drugim współzałożycielem i prezesem Synaps Network. Michał Domarecki od 15 lat buduje firmy, od 2017 roku na rynku krypto zajmuje się głównie wyszukiwaniem ciekawych projektów mających szansę na rozwój. Przeprowadza ich due diligence, czyli takie badanie, sprawdza podstawę tych projektów czy firm, i jeżeli dochodzi do wniosku, że dany projekt ma potencjał, to inwestuje w niego. W 2020 założył swój kanał na Telegramie, gdzie właśnie publikował. Informacje na temat takich no dobrze zapowiadających się projektów i przez ten kanał poznał się właśnie z Pawłem Łaskarzewskim. Dobrze, to by było tyle na temat twórców, natomiast tutaj jeszcze zapoznałem się z jakby z życiorysem Wojciecha Litwina i, i on też ma tutaj duże doświadczenie w programowaniu. Od 2006 roku pracuje w różnych projektach związanych właśnie z rynkiem nam programowania technologicznym także ma też doświadczenie jeżeli będziecie chcieli e, głębiej jakby poznać e, bardziej e, czym e, wszyscy tutaj panowie się zajmowali no to macie tutaj e, odnośnik e, e, z napisem in czyli do Linkedina i można sobie tam właśnie zobaczyć e, czym się zajmowali w jakich projektach bia, brali udział czy, czy właśnie e, w jakich firmach e, pracowali e, teraz e, omówię po kolei wszystkie składniki ekosystemu inwestycyjnego Signups Network. Ja może to trochę zrobię w innej kolejności niż tutaj jest na tej grafice, no to jest tak według, według jakby mojego odczucia jak to, jak to będzie się zazębiało. Także pierwszym tutaj takim podstawowym czynnikiem jest akcelerator, czyli inaczej mówiąc inkubator, który jest przeznaczony dla projektów w bardzo wczesnej fazie rozwoju. Y, Signups Network chce wspierać właśnie takie projekty, które się do niego zgłoszą już y, od etapu, na którym założyciele projektu mają tylko sam pomysł na, na stworzenie właśnie w zakresie technologii y, y, czy w ogóle mają pomysł na, na jego stworzenie natomiast y, y, właśnie już tutaj Signups Network chce pomagać y, 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 w zakresie właśnie technologii merytoryki, marketingu y, czyli w każdym zakresie w jakim Taki startup może mieć y, problemy. Y, Synapse Network będzie pomagał takim projektom nie tylko własnymi siłami, ale również będą korzystali z pomocy partnerów, takich jak y, inwestorzy in, y, instytucjonalni i indywidualni, influencerzy, firmy technologiczne, takie jak y, Chainlink, który jest największym dostawcą usług y, y, Oracle. E, czyli inaczej zwanych wyroczniami, znaczy nie inaczej zwanych, tylko po polsku e, zwanych wyroczniami. E, z pomocy tutaj partnera też fraktala, który jest najlepszą, najlepszym dostawcą usługi e, KYC, czyli poznaj swojego klienta, czyli generalnie inaczej mówiąc e, po prostu weryfikacji, e, weryfikacji e, osób, które, które będą chciały skorzystać e, z usług z usług tych projektów. No i właśnie też z pomocy partnera, jakim jest Certik, który tutaj jest właśnie takim audytorem, no najlepszym na rynku można powiedzieć, tak. Co jest istotne, że normalnie projekty będące właśnie w początkowej fazie rozwoju nie mają dostępu do takich partnerów. E, albo nawiązanie współpracy z takimi partnerami jest bardzo trudne <coughs> przepraszam, i trwa e, wiele miesięcy. A poprzez e, Signups Network utrzy, otrzymują takie e, wsparcie niemal od razu. E, Signups Network chce wspierać projekty, które właśnie będą z nimi e, chcieli za, e, chciały zacząć od, od początku współpracę, e, aby zwiększyć ich szanse na odniesienie sukcesu poprzez wsparcie, tak jak powiedziałem, już operacyjne, merytoryczne oraz zebranie kapitału i dodatkowo listing na swojej właśnie, własnej giełdzie, pomoc w wejściu na rynek globalny i oferowanie ich produktów na własnym właśnie tutaj DeFi Marketplace, tak. I to jest jakby cały, cała ta pomoc, która będzie świadczona tym projektom, które zgłoszą się do, do signups Network, co myślę jest no, będzie tutaj atutem. I, I myślę, że tych projektów naprawdę będzie się y, wiele zgłaszało. Oczywiście y, tutaj zespół Synapse Network będzie musiał, musiał dokonać y, przesiewu i analizy, i wybrać te projekty, które są y, sensowne i dają, dają nadzieję na, 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 rozwój, na rozwój i właśnie możliwość jakby y, te, tej ekspansji na, na rynek globalny. Y, drugim tutaj składnikiem tego ekosystemu jest y, Syndykat Inwestycyjny. Yy, który będzie składał się właśnie z grupy inwestorów instytucjonalnych, w tym funduszy Venture Capital, aniołów biznesu, inwestorów indywidualnych, influencerów oraz firm yy, technologicznych, które działają na rynku inwestycyjnym i poszukują możli możliwości zainwestowania yy, w ciekawe projekty. Te firmy i osoby oprócz wsparcia kapitałowego będą wspierały yy, nowe projekty również swoimi kompetencjami, wiedzą oraz kontaktami. Co pozwoli im rozwinąć nowe projekty od właśnie tej fazy, <coughs> przepraszam, startupu do firm o globalnym zasięgu i da inwestorom możliwość osiągania ponadprzeciętnych zysków. Przepraszam, tu muszę się trochę napić, bo już mnie w gardle drapie. No i kolejnym tutaj tym elementem jest Launchpad. Launchpad, no to można powiedzieć, że to jest taka czy porównać do takiej platformy crowdfundingowej, która pozwala nowym projektom pozyskać finansowanie na ich dalszy rozwój właśnie z rynku tej kryptowalut, i z różnych właśnie blockchainów równocześnie, czy jednocześnie. I ten Launchpad pozwala zainwestować każdemu w startupy na bardzo wczesnym etapie ich rozwoju. I będzie posiadał też tak zwany anti-whale system, który będzie zapobiegał posiadaniu czy zdominowaniu właśnie takiej puli sprzedaży przez dużych graczy. Synapse Network stworzył najbardziej uczciwy launchpad na, na świecie, ponieważ nie jest ważne, czy posiadasz dużo, czy też mało kapitału, będziesz mógł zainwestować właśnie w startupy wprowadzane na tym launchpadzie przez e, Synapse Network. Jedynym warunkiem jest e, abyś mógł właśnie zainwestować. Jest to abyś posiadał tak zwany Tier 1 czy Tier 1. E, czyli będziesz musiał zestykować tokeny S&P o wartości 500 dolarów i wtedy uzyskujesz jeden ticket czy jeden bilet e, który daje prawo do zainwestowania określonej po, e, kwoty. Projekt, który będzie właśnie wprowadzany przez ten y, Launchpad. Yy. I właśnie to yy, służy temu, że właściwie każdy będzie mógł mieć możliwość zainwestowania yy, w te projekty niezależnie od posiadanego kapitału. No, no. E ten, ten system, yy, właśnie tych poziomów, yy, ten system TIER jest yy, bardzo prosty, przejrzysty i uczciwy. A innowacją tego systemu jest to, że nie liczy się tutaj y, liczba za stejkowanych y, tokenów, tylko y, ich wartość. Co jest bardzo atrakcyjne właśnie dla wszystkich stejkujących, ale o tym dokładniej powiem później. Y, ten tier system ma na celu zapewnić y, po pierwsze, przydział gwarantowany liczony na podstawie właśnie ilości tych y, tiketów, y, przyznanie premii liczonej na podstawie tiketów i podzielenie reszty gwarantowanej alokacji na podstawie zdeponowanego zdeponowanej ilości tam stablecoinów czy, tak głównie to będą chyba stablecoiny z tego co, z co się orientuje <laughs> i wygląda to tak, że yy, powiedzmy mając jakiś tam yy, ticket yy, na przykład ten jeden ticket yy, zostanie jakby cała pula podzielona zgodnie właśnie tam ze wzorem, który jest pokazany w LightPaperze i załóżmy, tak teraz mówię przykładowo, bo to będzie wszystko zależało, zależało od wyliczeń i, e, i projektu, który będzie wchodził, ale załóżmy, że no, ktoś będzie mógł zainwestować, będzie miał ten jeden ticket i będzie mógł zainwestować e, na przykład e, 30 dolarów w jakiś e, nowy projekt, tak? I teraz ta pula będzie gwarantowana, czyli może zainwestować te 30 dolarów. Ale z tych wszystkich osób, które będą uprawnione do, do, tego, do wzięcia udziału w tym, właśnie w tej, w tej ofercie zakupu, nie wszystkie oferty skorzystają, nie, nie wszystkie, przepraszam, nie wszystkie osoby skorzystają z, te, z tego uprawnienia. I właśnie przydział tej dodatkowej premii dojdzie do skutku, Yy, tylko dla yy, takiej części puli, która nie została wypełniona. Yy, I to, co, o czym mówię właśnie, że jeżeli nie każdy inwestor dokona zakupu, yy, przy, tak, który, 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 z którego będzie mógł skorzystać, no to yy, te tokeny, które nie zostaną właśnie objęte przez tych inwestorów albo które nie będą objęte w pełnej wysokości, yy, będą dostępne dla, jako swoista właśnie premia dla tej pozostałej yy, rzeszy inwestorów, którzy wzięli udział w tej ofercie sprzedaży, ale tylko dla tych, którzy wpłacili więcej pieniędzy niż pozwalał na, na to właśnie ich ten yy, poziom tier. Tak? <laughs> Czyli tak jak mówiłem wcześniej, że załóżmy, że na tym poziomie tier 1 ktoś będzie mógł zainwestować 30 dolarów, ale w momencie tej inwestycji będzie miał również tam opcję, że czy chcesz zainwestować więcej pieniędzy, które mogą być wykorzystane właśnie jeżeli, jeżeli jakaś część tam puli nie zostanie objęta. Tak, i jeżeli taka osoba wpłaci właśnie tą jakby nadwyżkę, no to jeżeli zostanie właśnie jakaś tam pula do rozdzielenia, no to otrzyma właśnie z tej puli jakiś przydział i jeżeli e, część tego, tych jego pieniędzy zostanie niewykorzystana, no to te, te pieniądze zostaną mu e, zwrócone, a za tę pulę z tej premii po prostu właśnie e, te pieniądze zostaną zatrzymane i otrzyma <coughs> przepraszam, tokeny tego projektu, który będzie wprowadzany. E, ten system Tayer został zaprojektowany w taki sposób, aby promować małych inwestorów i umożliwić im łatwe przejście na, na wyższy poziom. Inwestorzy będą mogli stejkować te tokeny SNP i osiągać y, pożądane poziomy nawet na 5 minut przed rozpoczęciem sprzedaży. Y, jednak, aby zapobiec, przed, y, zapobiec takiej strategii, że y, ktoś weźmie y, udział w takiej ofercie, kupi te tokeny i będzie chciał zrzucić y, tokeny y, Synaps na, na rynek, jest wprowadzona taka zasada, że okres oczekiwania na odstejkowanie tych tokenów SNP będzie wynosił 7 dni, a w przypadku wcześniejszego odebrania tych tokenów użytkownicy będą... <coughs> przepraszam będą ponosili opłatę karną. Tutaj właśnie nie mam na, na stronie tego tier systemu dostępnego, ale powiem Wam tak y, mniej więcej jak to wygląda. <laughs> Czyli y, ten y, poziom tier 1 to jest, y, trzeba stajkować y, tokeny SNP o wartości 500 dolarów, y, poziom drugi to jest y, 1000 dolarów, y, poziom trzeci 2000 dolarów, y, poziom czwarty to jest 3500 dolarów, y, poziom piąty to jest 5000 dolarów. Yy, poziom szósty 7 tysięcy dolarów, yy, poziom siódmy 10 tysięcy dolarów, yy, przepraszam, nie dolarów, tylko. Nie tak, dobrze, dolarów. Yy, znaczy, yy, przepraszam, tokenów SNP o wartości yy, tych 10 tysięcy dolarów. Poziom ósmy to jest 15 tysięcy dolarów, 9 20 tysięcy dolarów, 10 35 tysięcy dolarów, jedenasty 50 tysięcy dolarów. 12 75 000 dolarów, 13 100 000 dolarów 14 175 000 dolarów i 15 250 tysięcy dolarów. I tutaj jak moż, mogliście usłyszeć czy zauważyć, yy, pod koniec tej tabelki, czyli na tych najwyższych poziomach, ta, ta suma się zwiększa o znacznie większy poziom, a tych ticketów wcale tak <coughs> proporcjonalnie nie przybywa, także właśnie tutaj mniejsi inwestorzy. Y, dzięki temu są jakby y, bardziej faworyzowani, no bo ci duży inwestorzy że będą chcieli pozyskać tych więcej tiketów, y, żeby zwiększyć swój udział właśnie w tych projektach, które będą wprowadzane poprzez, <coughs> przepraszam, poprzez ten launchpad. Y, no to będą musieli y, jakby mieć znacznie więcej y, tych tokenów, czy tych tokenów o większej wartości, no i będą musieli na nie wydać <coughs> więcej y, pieniędzy. I teraz tak, aby dać wszystkim równe szanse na udział w inwestycji w projekty, które będą wprowadzane przez Synapse Network, będzie stosowana zasada jedne konto na, na jedną osobę i zasada ta będzie weryfikowana tam różnymi metodami, takimi m.in. jak on-chain czy poprzez właśnie KYC, a także tam no, sporo więcej jest opisanych, nie będę wszystkich wymieniał. Ale Signups Network ma system zapobiegania, zapobiegania oszustwom, który będzie dyskwalifikował boty i oszustów próbujących manipulować wieloma e, kontami. Nieprzestrzeganie zasady jednego konta na osobę może skutkować permanentnym banem. <laughs> Także jeżeli ktoś to będzie chciał obejść system, no to może dostać <laughs> bana i już więcej nie weźmie udziału w żadnej tam, w żadnej ofercie. Także myślę, że jest to dobre rozwiązanie, które ma zabezpieczyć właśnie solidnych takich inwestorów. I co tutaj jest bardzo istotne w tym w ogóle tier systemie, który jest taki no powiem Wam, że innowacyjny i jestem ciekawy, czy inne projekty nie będą nie będą odgapiać jakby tego tier systemu, bo w tym Tutaj Tiers system jest stworzonym przez właśnie Synapse Network. <kluzny> Przepraszam. Poziomy raz osiągnięte będą trwały wiecznie, niezależnie od wartości jakie później będą miały właśnie te tokeny SNP. To znaczy, że yy, daje to takie zabezpieczenie przed yy, spadkiem cen. Na przykład yy, yy, w momencie stajkowania yy, albo restajkowania Twoje tokeny na przykład będą miały wartość e, 2000 dolarów i właśnie w tym momencie uzyskałeś mm. <coughs> ten poziom tier 3 który daje Ci e, 3 tikety e, tak, przy tym rozdziale tej inwestycji, która będzie <coughs> wprowadzana przez ten e, launchpad e, a na przykład obecnie wartość tych tokenów S&P wynosi 700 dolarów, czyli znacząco spadła ale ty cały czas masz yy, właśnie ten poziom tier 3 yy, i masz te, cały czas te trzy tikety, które cię uprawniają do, do zainwestowania yy, danej kwoty yy, w ten nowo wprowadzany projekt. Znaczy oczywiście pod warunkiem, że yy, wcześniej, jeżeli ta cena spadła, nie, nie odstejkowałeś swoich tokenów, tak? Yy. Drugą taką zaletą jest to, że yy, będziesz mógł osiągnąć wyższy poziom, właśnie ten yy, tier, bez dodatkowych tokenów, jeżeli ich cena wzrośnie, po prostu jeśli zobaczysz, że na przykład, <laughs> przepraszam, coś mi w tym gardle drapie. Także, także jeżeli na przykład yy, załóżmy, że te tokeny Twoje na początku, które zestykowałeś, mają wartość 500 dolarów i masz ten tier 1, ale yy, w jakimś tam okresie yy, cena czy kurs tych tokenów SNP znacząco wzrósł. I na przykład osiągnął 1000 dolarów, no to w tym momencie możesz yy, wejść na, 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 na stronę czy na tą platformę Signups Network, kliknąć napis yy, Restake yy, czy Restake i automatycznie uzyskasz yy, ten yy, poziom TIER 2, na który musisz mieć właśnie tokeny o wartości yy, 1000 dolarów. Także no jest to bardzo fajne rozwiązanie. Co jest tutaj jeszcze istotne, że dodanie tokenów do, do tej stawki nie spowoduje zresetowania samej stawki, czyli to jest tak, że nie stracisz poziomu nawet gdy wartość Twoich tokenów jest niższa niż poziom wymagany do uzyskania danego poziomu tier i taki, który obecnie masz, tak, mechanizm ten zapobiega stracie, utracie poziomu tier inwestora w przypadku zmniejszenia tych wartości tokenów S&P, ale w takim przypadku dodanie kolejnych tokenów do stejkowania przyniesie inwestorowi korzyść w postaci większych dochodów, bo przy takim samym APY, czyli, czyli oprocentowaniu można powiedzieć inaczej, Yy, więcej tokenów daje większy dochód, tak? no bo jeżeli będzie te same oprocentowanie, a, a będzie zastajkowana większa ilość tokenów, no to jakby tą nagrodę yy, też w ilości tokenów będziemy, yy, czy inwestor będzie odbierał, yy, no po prostu będzie dostawał yy, więcej tych, yy, tych tokenów jako nagrodę. Yy, po 30 dniach nieprzerwanego stajkowania yy, taka osoba, która zastajkowała yy, tokeny SNP uzyskuje status y, premium stakera i będzie uzyskiwała dodatkowe tokeny SNP y, pochodzące, <coughs> przepraszam, z opłat transakcyjnych, znaczy z opłaty transakcyjnej, która wynosi tam y, 0.5% i właśnie ta opłata czy ta suma uzyskana z tych opłat będzie y, dzielona na wszystkich, którzy będą mieli y, status właśnie tego premium y, stakera. Dodatkowo co ważne, e, Signups Network ma protokoły mające na celu uniknięcie problemów <laughs> takiej wojny gazowej, e, która się zdarza właśnie przy <laughs> wprowadzaniu nowych projektów na rynek, kiedy to wszyscy rzucają się na, e, na dany projekt, bo chcą, chcą kupić. E, e, a właśnie tutaj w e, Signups Network nie ma takiej zasady e, <laughs> FCFS, czyli first come, first serve czyli mówiąc na polski kto pierwszy ten lepszy i tutaj ma taką dodatkową właśnie zasadę chroniącą przez tą, przez tą wojną, wojną gazową, to może też powiem co to jest ta wojna gazowa, bo może nie każdy wie czyli właśnie jeżeli jest wprowadzany nowy projekt i wszyscy ludzie czy wszyscy inwestorzy chcą, chcą kupić w jednym momencie no to wtedy rośnie cena opłaty za transakcję. E, I jeszcze sami ci inwestorzy sobie podnoszą, bo po prostu podnoszą tą cenę gazu, czyli właśnie tej opłaty, <coughs> przepraszam, za dokonanie transakcji. No i ta cena e, opłaty rośnie, e, tak i sami sobie podbijają tą, e, tą opłatę. E, tutaj Synapse Network ro, rozwiązał to inaczej, że każdy, kto będzie chciał skorzystać z takiej możliwości inwestycji, będzie miał co najmniej 24 godziny na wpłatę. Yy, czyli po prostu no, w ciągu 24 godzin będzie to rozłożone, tak? I nie będzie takiego natężenia, że, że wszyscy w jednym czasie będą chcieli, yy, chcieli kupić i przesłać <coughs> yy, pieniądze, czy tam stablecoiny yy, do zakupu te, yy, tego projektu. Yy, Synapse też będzie powiadamiał każdego, yy, właśnie na platformie swojej oraz yy, e-mailem o każdej. I okazji inwestycyjnej, no bo każdy inwestor by żałował, gdyby przegapił jakiś ciekawy projekt, w który mógłby zainwestować. Dobrze, lunchpad mamy już omówiony, to jest właśnie jakby taki na na najdłuższa tutaj rzecz, i najbardziej taką ze szczegółami, którą chciałem omówić. Kolejnym myślę, że yy, też bardzo ważnym yy, elementem tego całego ekosystemu dla których wielu ludzi na pewno też będzie chciało w niego zainwestować jest właśnie stworzenie giełdy crosschain yy, DEX yy, bo obecnie yy, projekty, które chcą być wprowadzone na właśnie takie giełdy yy, zdecentralizowane yy, ale są zbudowane na przykład na różnych blockchainach no to są wprowadzane na, na, na giełdę która yy, jakby oferuje czy, czy op, znaczy, yy, oferuje swoje usługi dla danego blockchaina, czyli na przykład jeżeli jakiś projekt jest oparty na Ethereum, no to jest wprowadzany na na Uniswapa, na tą giełdę właśnie Uniswap. Jeżeli jest yy, zbudowany na Binance Smart Chain, no to jest wprowadzany na Pankace, Swapa na przykład. A jeżeli na sieci Polygon, no to na QuickSwap. Yy, a tutaj Synapse Network będzie umożliwiał projektom wprowadzanie przez nich Wprowadzanym przez nich projektem wystartowanie zawsze na tej samej giełdzie, czyli właśnie na tej giełdzie DEX Signups Network. Co tutaj ważne, na tej giełdzie będzie również istniała możliwość swapowania, czyli zamiany tokenów właśnie opartych czy zbudowanych na, na różnych blockchainach. To myślę, będzie wielka zaleta i wielka nowość na całym rynku kryptowalut, no i to myślę, że też przyciągnie szeroką rzeszę inwestorów, a także, no w ogóle zainteresowanie, zainteresowanie szerokiej rzeszy ludzi. I tutaj kolejnym, ostatnim już elementem tej, tej całej układanki, tego ekosystemu inwestycyjnego jest DeFi Marketplace, i tutaj właśnie Synapse Network szacuje, że około 70 yy, przepraszam, około 70% wszystkich projektów, które będą startowały u nich właśnie poprzez ten Launchpad, będą to projekty DeFi. I dlatego oni będą mieli dostęp do ciekawych i innowacyjnych rozwiązań finansowych. I Synapse Network będzie oferował te rozwiązania, które będą miały oferty dla właśnie różnych tych blockchainów yy, na swoim właśnie tym DeFi Marketplace yy, sam Synapse Network również chce budować i oferować yy, produkty właśnie yy, tutaj DeFi'owe yy, i co tutaj wyczytałem yy, to każdy, który stay, yy, każdy, kto stake'uje yy, tokeny SNP będzie miał przedpremierowy dostęp do produktów oferowanych przez te projekty które będą wprowadzane przez Synapse Network, a dzięki temu właśnie te wprowadzane startupy uzyskają swoją pierwszą taką ekspozycję rynkową, no i będą mogły też właśnie uzyskać jakby te inwestorów, którzy korzystają z ich, z ich usług. Tego, czego tutaj nie ma na tej grafice, to jest to, że y, w planach jest również stworzenie y, portfela jako aplikacji mobilnej, dzięki któremu będzie można łączyć y, się z systemami zbudowanymi na y, każdej sieci blockchain. No, takiego produktu jeszcze na rynku nie ma, także <coughs> przepraszam, jeżeli Synapse zrobi to y, jako pierwszy, także no, myślę, że to, to będzie strzał po prostu w dziesiątkę <coughs> i to również spowoduje... No, jakby taką y, też y, duże zwiększenie zainteresowania rynkiem kryptowalut, bo, bo będzie to y, bardzo ułatwiało. Y, raz, że, raz, że będzie to właśnie y, coś opartego o y, aplikację mobilną, czyli praktycznie każdy będzie mógł z tego korzystać. No, a z drugiej strony, właśnie y, będzie można y, działać y, na każdej sieci blockchain, tak? czyli korzystać, właśnie czy to. Z różnych giełd tam zdecentralizowanych, czy, czy różnych jeszcze funkcjonalności. Teraz chciałbym powiedzieć trochę o podejściu Synaps do bezpieczeństwa i do tego, jak oni podchodzą właśnie do tych wszystkich spraw. Bo chcąc być taką wiarygodną firmą, Synaps Network jako jeden z niewielu projektów na świecie, zdecydował się na poddanie pod audyt. Całego swojego systemu, tak? całego obszaru technologicznego oraz wszystkich smart kontraktów e, przez firmę audytorską e, Certic. Dlatego, że smart kontrakty, raz wgrane i osadzone na blockchainie czy w blockchainie, nie mogą już być edytowane i poprawiane. E, I jest to całkiem inne podejście niż w większości projektów, e, które poddają pod audyt tylko smart kontrakt swojego e, tokenu. E Synapse Network jest obecny na rynku europejskich e europejskim, a ostatnio wszedł także na rynki azjatycki, azjatyckie, dlatego że bardzo mocno chce zdywersyfikować geograficznie e portfolio inwestorów e na wypadek zmiany nastawienia rządzących e na nieprzychylne wobec krypto, lub nawet zbanowania kryptowalut w jednym lub kilku krajach. E I w takim wypadku inwestorzy z innych państw. Będą mogli, na przykład skupić podaż tokenów od inwestorów z państw, w których takie niekorzystne zmiany zaszły, którzy yy, właśnie no, na podstawie tych, tych niekorzystnych rozporządzeń czy zmian yy, będą mogli, czy będą nawet musieli wyprzedać swoje, yy, swoje tam inwestycje właśnie kryptowalutowe, tak? Dobrze, i to jest chyba wszystko, co chciałem omówić właśnie o projekcie yy, Signups Network. Tu jeszcze zobaczę sobie zakładki. Aha, nie, jeszcze tutaj jest. Tu jeszcze mamy zakładkę także, yy, powiedzmy mapę drogową czy też yy, harmonogram prac i tutaj harmonogram yy, prac czy rozwoju yy, projektu Synapse Network jest podzielony na, na 6 faz. Obecnie jesteśmy w fazie drugiej. Tu jak widzimy to yy, wszystkie już yy, elementy z fazy pierwszej są zakończone. Obecnie jesteśmy właśnie w fazie drugiej i też już praktycznie dochodzimy do końca, bo tutaj te wszystkie elementy, y, które są zaznaczone na, na, żółto już zostały zakończone. No tutaj właśnie obecnie y, Synapse Network jest w trakcie robienia tego audytu y, kontraktów. Y, public Sales zbliża się y, dużymi krokami, y, to właśnie zaraz powiem kiedy się odbędzie, bo to już praktycznie na dniach. No i właśnie po tym, po tej publicznej sprzedaży również nastąpi udostępnienie tej funkcji stake'owania i także odbędzie się listing na Uniswapie, także w ciągu, w ciągu tej tygodnia czasu już wszystkie te, wszystkie te, elementy z fazy drugiej powinny zostać zamknięte i tutaj jak, jak widzicie, mimo tego, że my obecnie jesteśmy w fazie drugiej, to już zostały Dwa elementy y, zakończone z fazy trzeciej, i nawet jeden element z fazy czwartej. Także projekt się dynamicznie rozwija, y, idzie do przodu, nie patrząc, nie oglądając się na nikogo. Także myślę, że to w różnym, y, też y, świadczy bardzo dobrze y, o projekcie. O, tutaj to powiem, y, może omówię za chwilę, a teraz powiem właśnie trochę o. Zbliżającej się publicznej sprzedaży, bo jeszcze jest czas dla osób, które, które chciałyby wziąć udział w tej e, publicznej sprzedaży. Także e, publiczna sprzedaż odbędzie się e, od godziny 9 UTC, e, czyli w Polsce to będzie bodajże godzina 11. To jest my, jesteśmy UTC plus 2, zdaje się, e, od godziny, ale powiem to tak, jak jest zapisane. Jak jest podane w oficjalnym komunikacie? Czyli publiczna sprzedaż odbędzie się od godziny 9 UTC 23 sierpnia do godziny 9 UTC 25 sierpnia i będzie trwała 48 godzin. Cena tokenów SNP w publicznej sprzedaży będzie wynosiła 0,085 dolara. Ale żeby Móc dokonać zakupów właśnie w tej publicznej sprzedaży, <laughs> trzeba do 21 sierpnia do godziny 11, a także tu praktycznie zostały już niecałe, <laughs> niecałe dwie doby. Hmm, tak. Yy, także trzeba przejść yy, przez procedurę weryfikacji KYC, czyli trzeba będzie podać swoje dane, adres zamieszkania i przesłać skan dowodu osobistego lub paszportu oraz <laughs> rachunku za media, yy, na taki, właśnie na tym rachunku, gdzie, jest, gdzie będzie imię i nazwisko danej osoby oraz adres jej zamieszkania, żeby <laughs> te dane yy, potwierdzić. <laughs> Ktoś, kto nie przejdzie właśnie przez tą procedurę KYC i nie zostanie ona yy, pozytywnie zweryfikowana, nie będzie mógł wziąć udziału yy, w public sale. To jest taki wymóg prawny, no trzeba, trzeba, jakby firma, która chce pozyskać środki, no musi, musi, znać swoich klientów. Tu chodzi głównie o to, żeby udowodnić, że nie zostały wykorzystywane środki pochodzące właśnie jakieś tam sprania pieniędzy, tak? I, i, i to jest taki wymóg prawny. Tutaj wyjątkiem są osoby, znaczy, wyjątkiem takim, y, które już nie muszą robić tego KYC, to są takie osoby, które brały udział we wcześniejszych sprzedaży, w wcześniejszych o, tych rundach sprzedaży i przeszły już tą procedurę KYC. Także te osoby już nie, mu, nie muszą <coughs> ponownie y, przechodzić y, tej weryfikacji. I po zrobieniu tej, y, przejściu tej procedury KYC, należy wejść na stronę GLIM. Ja tu zresztą y, w opisie tego filmu y, podam y, te linki. Także jeżeli ktoś będzie będzie chciał ym, spróbować, no to będzie mógł sobie wejść yy, z tych linków tam, yy, przepraszam, i dokonać tej, tej procedury yy, czy weryfikacji KYC i właśnie tutaj tych yy, wymagań, które są yy, na, na stronie GLIM. Tak, i jeżeli ktoś już wejdzie na tą stronę GLIM, tam będzie musiał wykonać zadania, które tam są podane. To generalnie są bardzo proste zadania, bo tam chodzi o. Jakby podążanie, czy jak to dodać? Na przykład dodać się jako do obserwacji, znaczy, że, że się obserwuje na przykład oficjalne konto Synapse Network na Twitterze, że obserwuje się, czy, czy dołączyć trzeba do oficjalnej grupy na, na Telegramie. No to właśnie też jest przydatne, bo, bo właśnie na tej grupie oficjalnej, na, na Telegramie są jakby wszystkie wszystkie wiadomości oficjalne prezentowane, a także można się dużo rzeczy dowiedzieć i, i na tej grupie na Telegramie właśnie sami, y, sami tutaj y, twórcy, założyciele i prezesi odpowiadają, y, odpowiadają też osoby z zespołu y, programiści, także <laughs> naprawdę można uzyskać wyczerpujące y, informacje, także jeżeli ktoś będzie zainteresowany tym projektem, no to, y, to myślę, że nawet sam y, chętnie... Y, tak, dołączę do takich grup, żeby żeby mieć wiadomości z pierwszej, z pierwszej ręki. I te zadania, które są właśnie podane na, na tej stronie GLIM, trzeba wykonać najpóźniej do 21 sierpnia do godziny 11 UTC, czyli no to mówię, to nie zostały niecałe, niecałe dwa dni. Także można powiedzieć, że no, dzień i, i no, półtorej dnia tak mniej więcej zresztą zaraz tutaj wejdziemy na, na stronę właśnie pokażę wam gdzie to się wchodzi żeby zrobić te KYC i tam będzie podane ile czasu jeszcze zostało do do, no, za, do kiedy, kiedy po prostu do kiedy trzeba trzeba to zrobić i jak się wykona właśnie już to że wykona się tę tą na procedurę weryfikacji KYC Wykona się te zadania, które są tam y, na tej stronie Glim, chociaż nie trzeba nawet wykorzystać wszystkich, bo, bo tam wystarczy zrobić tylko jedno zadanie y, i już y, można zostać wylosowanym, bo się tam uzyskuje y, ilość takich punktów. No wiadomo, im, im więcej tych, tych punktów, y, czy też ticketów, już nie pamiętam jak to jest tam nazwane no to tym więcej szans na, na wylosowanie i, i, i wzięcie udziału właśnie w tej y, publicznej y, sprzedaży. Czyli, jeszcze raz podsumowując, jeżeli ktoś wykona tą procedurę weryfikacji KYC, <laughs> zrobi te zadania, które są na glimie. No to wtedy pozostaje już mu tylko czekać i y, czekać na ogłoszenie właśnie tej whitelisty, czyli y, podanie osób, które znaczy tam nie będą podane osoby, tylko będą podane adresy portfeli, które zostały wylosowane i ma, które mają prawo wziąć udział w tej publicznej sprzedaży. Ogłoszenie tych wyników będzie 22 sierpnia, właśnie 22 sierpnia będzie opublikowana ta white lista i dla polskiej społeczności jest przewidziane 410 miejsc. Pozostałe 100 miejsc, bo w ogóle jest 510 miejsc, 50 miejsc jest przeznaczone dla Społeczności tam tureckiej a 50 miejsc dla, dla koreańskiej. Yy, I white lista osób uprawnionych, z tego co ja przeczytałem, nie wiem, być może tutaj yy, nie mam pełnych informacji, ale ta white lista osób uprawnionych do wzięcia udziału w publicznej sprzedaży będzie ogłoszona na kanale ogłoszeniowym Signups Network na, na Telegramie. Oraz na platformie y, Synapse Network I, i prawdopodobnie, ale tutaj nie jestem pewien, też będą wysyłane maile do, do tych y, osób, które zostały wylosowane. Natomiast jeżeli ktoś nie chce y, przechodzić tej y, procedury KYC, obawia się tam, nie wiem, wysyłania np. skanu dowodów y, czy, czy rachunków jakichś, tak? albo po prostu ma jakieś tam zasady i nie chce nie chcę przed taką procedurę przechodzić, no to wtedy y, będzie mógł kupić tokeny SNP y, w dniu 25 sierpnia około godziny 17 UTC, czyli y, a, na giełdzie Uniswap, tutaj dodam, czyli to będzie około godziny 19 czasu polskiego. Ale trzeba śledzić właśnie te oficjalne kanały Synapse Network na Telegramie i Twitterze, bo gdyby godzina listingu miała się zmienić, no to pewnie będzie o tym informacja właśnie na tych oficjalnych kanałach. I tutaj, co bardzo ważne, trzeba uważać na spamerskie kanały i spamerskie informacje i nie wchodzić w nic z, z niesprawdzonych linków gdyż w ostatnim czasie przed tą właśnie publiczną sprzedażą namnożyło się takich kanałów i informacji, które chcą wyciągnąć pieniądze od nieświadomych ludzi. Była już nawet ostatnia informacja, że właśnie już ta publiczna sprzedaż trwa. Cena tokenów była bardzo wysoka. No i później na grupie nawet tam oficjalnej widziałem, że, że ktoś tam wchodził i i podawał, że, że właśnie gdzieś nam kliknął i, i prawdopodobnie właśnie e, stracił pieniądze. Także uważajcie na takie rzeczy, żeby nie stracić swoich pieniędzy i pamiętajcie, tylko, y, tylko informacje trzeba zasięgać na y, oficjalnych y, kanałach y, Signups Network, korzystać z zaufanych, y, zaufanych właśnie tych źródeł i nie klikać w żadne linki, które ktoś tam wyśle, nie wiem jak, czy gdzieś znajdziecie w internecie, tylko oficjalna strona, tylko oficjalny kanał, właśnie na Telegramie, na Twitterze. w Nic innego, nie wchodźcie, no bo, bo możecie stracić swoje pieniądze. Tutaj, jeżeli ktoś korzysta, a nawet jeżeli nie korzysta, no to będzie mógł zobaczyć. Tu jest też opis na, na stronie CoinMarketCap. Coin tu jest już właśnie Signups Network i że że będzie się odbywało ICO. Tak jest ym, opłata, e, czyli przepraszam, nie opłata, tylko <laughs> opis tego ICO, y, jak, jak będzie wyglądało. Jest jakiś tam opis, ale, ale nie za y, duży. Na razie myślę, że to po właśnie po, po już wejściu i, i na, znaczy po, po zakończeniu tej publicznej sprzedaży i wejściu <laughs> Synaps Network i tokena SNP na giełdę Uniswap. No tutaj ten opis się, yy, się uaktualni i będzie, będzie można yy, sobie tutaj z nim się zapoznać. Oczywiście też pojawi się adres yy, kontraktu do tokena SNP, którego jeszcze, jeszcze nie ma. Yy, teraz pokażę Wam właśnie o tutaj <laughs> stronę yy, yy, Synapse, gdzie tutaj się dokonuje yy, tego KYC. I tutaj można się też zapoznać z jakimi jakie były już wcześniej te rundy sprzedaży. To była wcześniej runda seed. Cena tokena jaka była. Tak, widzicie tutaj 1 2 3 4 cztery rundy już się odbyły i tutaj właśnie zbliża się na samej górze widzicie jest napis public i e, że zostało właśnie o jeden dzień, 20 godzin, 7 minut i 18 sekund dokładnie, także tutaj widzicie ten zegar i e, zanim to wszystko się e, dojdzie do zera, trzeba właśnie zdążyć zrobić, e, przejść tą weryfikację KYC oraz e, przynajmniej te jedno zadanie, a najlepiej sobie zrobić wszystkie e, z tego glima, żeby no, zwiększyć swoje szanse na na wylosowanie i na dostanie się do, na, na tą white listę, żeby można było wziąć udział w tej publicznej sprzedaży. I tak jak mówiłem na początku, teraz powiem, bo yy, ta publiczna sprzedaż ma, ma yy, zaletę, ma jedną zaletę, a może nawet nie jedną, tylko kilka względem tych innych poprzednich yy, rund sprzedaży, które do tej pory się odbyły. Także tutaj widzicie tokenomie, tokenomie tego e, projektu Synapse Network i widzicie tutaj właśnie te wcześniejsze rundy, które były, czyli seed, private, private A, private B, community i teraz właśnie będzie ten e, ta sprzedaż publiczna public sale. I jaka tutaj jest e, przewaga tej, tej rundy sprzedaży, przepraszam, tej rundy sprzedaży na nad tymi poprzednimi, które się odbyły. <laughs> Otóż tutaj widzicie, że jest coś takiego jak TGE, to znaczy token y, Generation Event tak to, tak to y, ten skrót się, się rozwija czyli właśnie w momencie, w którym będzie zakończona ta publiczna sprzedaż i będzie listing na giełdzie, to tutaj jest pokazany procent tych tokenów. Które y, zostały zakupione przez danego inwestora, jakie będą od razu odblokowane, czyli z jakiej ilości będzie mógł skorzystać. Także widzicie, że jeżeli ktoś kupił na przykład w tej y, pierwszej fazie, no to od razu będzie miał uwolnione tylko y, 4% tych tokenów i tylko te 4% tokenów będzie mógł zestejkować. A pytanie jeszcze, o jakiej wartości będą te tokeny, no to, to tego na razie nie wiemy, no bo zobaczymy jak po tym listingu na giełdzie Uniswap będzie się kształtowała yy, cena signups yy, tego Tonkadu SNP. Yy, no i tak jak już wiecie, jak już to omawiałem wcześniej, żeby skorzystać z tych yy, ofert, które będą wprowadzane poprzez Launchpada, yy, trzeba stake'ować co najmniej tokeny o wartości 500 dolarów, żeby mieć ten właśnie poziom tier 1 i, i ten jeden yy, ticket yy, umożliwiający yy, właśnie skorzystanie z takich ofert. No i teraz, jeżeli ktoś kupił za małą kwotę, no to jak 4% zostanie uwolnione, no to i tak mu nie da tego, tego jednego, tego, przepraszam, tego poziomu TIER one czy, czy pierwszego, żeby właśnie mógł skorzystać z ofert, które będą wprowadzane. A w publicznej sprzedaży od razu będzie odblokowane 50%, także na przykład teraz mówię takie założenie teoretyczne, tak, jeżeli ktoś dokona zakupu za powiedzmy, aha w publicznej, przepraszam bo tu chciałem już podać jakąś większą kwotę, ale w publicznej sprzedaży maksymalna kwota za jaką będzie można kupić to będzie 500 dolarów więc jeżeli ktoś zakupi na przykład tokeny z, o wartości, znaczy nie o wartości tylko zapłaci za te tokeny 500 dolarów yy, i od razu te tokeny zostaną, yy, 50% tych tokenów zostanie uwolnione. No więc gdyby cena na przykład wzrosła o, a, to musiałaby wzrosnąć o 100%, <laughs> No co, to myślę, to może być możliwe, no ale zobaczymy, to nie ma co przewidywać, bo, bo nikt nie ma szklanej kuli, yy, także <laughs> ciężko jest przewidzieć, czy, czy, czy cena wzrośnie, yy, a jeżeli wzrośnie, to jak dużo. No i to myślę, że tutaj dużo też do powiedzenia, czy duże znaczenie będzie miało zachowanie ceny bitcoina i sentymentu na całym rynku, bo jeżeli cena bitcoina i, 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 i ceny innych kryptowalut znacząco będą spadały, no to... To ta cena może nie wzrosnąć, a nawet spaść. No ale to mówię, to, to nie ma co przewidywać, tylko yy, no, można zrobić takie teo, teoretyczne wyliczenie, tak? Czyli jeżeli e, ktoś zainwestuje 500 dolarów yy, w te tokeny i ich cena wzrosłaby o 100%, no to jeżeli sobie je yy, jakby, to się nazywa po angielsku claim, czyli sklejmuje, czyli, czyli jakby je. Yy, Wyciągnie z tej, z, tej, z tej puli i od razu daje do staykowania, no to od razu w pierwszy dzień może uzyskać, może uzyskać ten poziom Tire 1, i jeżeli w jakichś tam pierwszych dniach czy tygodniach jakiś projekt będzie oferowany przez ten launchpad, no to od razu mógłby, mógłby sobie z tego korzystać. A gdyby, gdyby tutaj, powiedzmy, kupił właśnie za te 500 dolarów wcześniej. Tutaj w rundzie na przykład y, SIT, no to tylko 4% będzie mógł wyciągnąć i nawet jeżeli cena wzrośnie o 100%, no to i tak nie da mu tego poziomu y, Tire One. Także no, tutaj jest y, dosyć y, spora ta przewaga jedna, to powiedzmy, że jest właśnie te 50%, a drugie to jest także Westing, y, czyli, czyli jakby takie, jakby to powiedzieć, aha, zablokowanie i uwalnianie, czyli powiedzmy, że. Reszta tych 50% tych tokenów będzie uwalniana i tutaj widzimy, że ona będzie uwalniana jakby 10% tygodniowo, czyli w ciągu całych, nie całych, tylko w ciągu następnych 5 tygodni, ktoś to weźmie udział w tej publicznej sprzedaży, będzie już mógł korzystać z, z całej ilości tokenów, które, które zakupił. Natomiast proszę zobaczyć w tych poprzednich rundach tutaj nawet jakby całą tą ilość tokenów, jeżeli ktoś zakupował w fazie sit, no to będzie musiał czekać 44 tygodnie, żeby, żeby mieć w pełni, w pełni móc skorzystać z, tych, z, tych, z tej pełnej ilości tokenów, które, które zakupił w tej rundzie sit. Także to są istotne, istotne przewagi wzięcia udziału w tej publicznej sprzedaży. No i jeżeli ktoś się zakwalifikuje, na tą white listę i będzie miał taką możliwość no to myślę, że że powinien być yy, zadowolony. Yy, także to wszystko co ja miałem do powiedzenia yy, na temat tego yy, projektu, yy, myślę, że yy, że no tutaj dosyć wyczerpująco go omówiłem. Starałem się jak najdokładniej to omówić. No patrzę teraz, że że tutaj się rozgadałem, prawie godzina będzie czasu, dlatego <laughs> nie dziwię się, że yy, w gardle mnie tam trochę drapie. Yy, no ale tak, jak mówię, chciałem przekazać jakby naj, najdokładniej te informacje, które uzyskałem na, te, na temat tego projektu, z wszelkimi szczegółami. Yy, starałem się nic nie pominąć. Yy, jeżeli coś po, powiedzmy o czymś zapomniałem, no to przepraszam, ale, ale starałem się bardzo dokładnie yy, przejść przez ten, yy, przez ten projekt i tutaj podzielić się z Wami. E, wszystkimi informacjami także jeszcze raz powtarzam, że jeżeli ktoś na podstawie tego filmiku zainteresował się tym projektem, e, także powinien sam właśnie prześledzić te wszystkie informacje ze strony projektu, e, ściągnąć sobie light, e, light paper, tak, przeczytać, zapoznać się z nim, bo tak jak mówię, ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. Tego, co powiedziałem, w żadnym wypadku nie można traktować jako porady inwestycyjnej czy też rekomendacji inwestycyjnej. Ja przedstawiłem tylko swoją opinię i, tak jak mówię, korzystałem z wszelkich dostępnych oficjalnie źródeł. Ja nie mam żadnych jakichś tam dojść, powiedzmy, z pierwszej ręki, także korzystam tylko z tego, co jest dostępne w internecie. I tak jak powiedziałem. Wszystkie linki, które są potrzebne do przeprowadzenia KYC y, czy do tej, y, zrobienia tych zadań na stronie Glim, także do oficjalnego y, konta y, czy kanału y, Signups Network na Twitterze i na Telegramie podam Wam w opisie tego filmu. Także myślę, że, że będzie to dla Was przydatne i, i, i szczególnie dla tych osób, które, które będą chciały się jakby zaznajomić bardziej y, z tym projektem. Także, Dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku.